przykład do zatrzymania jakiejś osoby. Albo dojdzie do zatrzymania jakiejś osoby i jest prowadzone postępowanie w trybie tych sądów 24-godzinnych, czyli w postępowaniu przyspieszonym, no to powinna ta osoba zatrzymana albo ta osoba, w stosunku do której jest prowadzone to postępowanie, mieć możliwość, no właśnie, nawiązania kontaktu z adwokatem albo radcą prawnym. I teraz praktyka bywa taka, że ten kontakt polega na nawiązaniu rozmowy telefonicznej, krótkiej rozmowie, podczas której ta osoba zatrzymana nie wie nawet, jaki jest jej status, poza tym, że to jest, że wie, że jest osobą zatrzymaną. Nie wiadomo, co się wydarzy dalej, bo skoro została zatrzymana, to powinno zachodzić podejrzenie, że popełniła jakiś czyn zabroniony. Natomiast postanowienie o przedstawieniu zarzutów nie zostało jeszcze wydane, nie zostało ogłoszone. Zarzuty w formie ustnej, bo taka opcja też istnieje, nie zostały jeszcze postawione. Krótko mówiąc, to jest osoba taki moment zawieszenia w jakimś sensie. I to jest moment kluczowy, dlatego że znowu ustawodawca powinien ważyć interesy i dobro wymiaru sprawiedliwości, czyli skuteczność postępowania, i z drugiej strony prawo do obrony. Polska jest krajem jak Kuba. Prawo do obrony przy czym nie ma jeszcze pewności, bo to jest ten moment zawieszenia, sytuacja jest dynamiczna. Co się z tą osobą wydarzy dalej? Na Mińskie 25, która ta wystawa padła, będzie miała status. I dlatego ustawa może przewidywać tylko, czy odnosi się do tej osoby. One były tak ustawione, że wszystkie poleciały. Była wycieczka i z Ameryki, i Kanady, parę autokarów było. Akurat piękne to był Wernisaż, myślę, z Mateuszkiem były. No i teraz, co się dzieje ale dalej? Ale Polacy nie umieją nawet wystawy zorganizować, i Amerykanki śmiały. Ale Polska niemniej jest krajem więziennicym, krajem trzeciego świata, i oni tu jeszcze patrzą. Jeszcze tu reklamują to, zobacz. Albo radca prawny może poradzić na przykład, że w wypadku postawienia zarzutów i przesłuchania w charakterze osoby w charakterze podejrzanego powinno odmówić na przykład składania wyjaśnień i na tym ta rozmowa może się zakończyć. Co więcej, nawet jeżeli to jest taka rozmowa face to face, to organ prowadzący postępowanie może zastrzec, że będzie obecny podczas tej rozmowy. Co też, mówiąc bardzo delikatnie, ogranicza prawo do obrony, no bo nie jesteśmy skłonni przekazywać pełnej informacji na temat tego, co się wydarzyło wtedy, kiedy wiemy, że no jest tam obecny, powiedzmy, policjant, nawet wtedy, kiedy on nie będzie mógł tego wykorzystać w postępowaniu. No, jako wiedzę operacyjną oczywiście tak, ale nie jako wiedzę, powiedziałbym, procesową czy jako dowód. No więc pojawia się problem, co w takiej sytuacji. Na dodatek, po zakończeniu niech będzie tej rozmowy telefonicznej albo tej rozmowy, jeżeli to jest świadek, na przykład, czy w charakterze świadka może ta osoba zostać przesłuchana, znaczy, krótko mówiąc, jeżeli interes prawny tego wymaga, to można ustanowić tego adwokata albo radcę prawnego jako pełnomocnika. W wypadku, w którym uzyskujemy status podejrzanego, możemy go ustanowić jako obrońcę. Natomiast ponosimy koszt. To znaczy, Skarb Państwa obciąża tylko obciążają te koszty organizacyjne zapewnienia dyżurów adwokatów lub radców prawnych. Natomiast to, co się dzieje dalej, poza wypadkami tak zwanej obrony obligatoryjnej, wtedy, kiedy oskarżony musi mieć obrońcę, bo jest na przykład nieletni, głuchy, niemy, niewidomy, jest wątpliwość co do tego, czy jest poczytalny, on wtedy obrońcę musi mieć. Natomiast w pozostałych wypadkach no, można złożyć wniosek o ustanowienie obrońcy czy pełnomocnika z urzędu, natomiast czas rozpoznania tego wniosku to jest znowu, upływa ten czas, a przy zatrzymaniu, które co do zasady trwa do 48 godzin, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Wróćmy na chwilę jeszcze do tego pierwszego momentu, do momentu zatrzymania, o którym Pan mówi, że to jest moment kluczowy. Dlaczego ta rozmowa telefoniczna na przykład, albo też spotkanie twarzą w twarz ma tak duże znaczenie? Dlatego, że ta osoba zatrzymana może zostać poinformowana przez adwokata lub radcę prawnego o rzeczywistej sytuacji, w jakiej się znajduje. Wprawdzie na policji, prokuratorze, czy jakimkolwiek organie prowadzącym postępowanie przygotowawcze ciąży obowiązek pouczenia o tym, jaki jest powód zatrzymania i jakie przysługują osobie prawa. Dokładnie. Natomiast taka rzeczywista informacja o statusie plus takie, no, nazwijmy to pouczenie. Pouczenie co do tego, co w toku tego postępowania warto robić lub czego nie warto, można usłyszeć tylko od osoby, z którą łączy nas stosunek inny niż z organem ścigania, dlatego że z punktu widzenia osoby zatrzymanej to jest nasz przeciwnik procesowy, to znaczy przyszły przeciwnik procesowy. Więc nie należy spodziewać się, że policjant lub prokurator z takiej lojalności, już nawet nie procesowej, ale z takiej lojalności międzyludzkiej pouczy o tym, że warto byłoby na przykład odmówić składania wyjaśnień. I mówiłem o tym, że są różne interesy wymiaru sprawiedliwości być może i tej osoby zatrzymanej.
No bo przecież wiemy dobrze, że policji, która dokonuje zatrzymania, zależy na tym, żeby dokonać przesłuchania jak najszybciej. Dlatego, że najbardziej skłonny człowiek jest mówić wtedy, kiedy został zatrzymany bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa albo na gorącym uczynku. Kiedy jest w emocjach. Oczywiście. Potem, kiedy te emocje osłabną... Zaczyna się kalkulacja. Oczywiście, plus pobyt na przykład w izbie zatrzymań albo na komisariacie, możliwość konsultacji z innymi osobami zatrzymanymi, jeżeli taka możliwość istnieje i możliwość usłyszenia tego, że nie warto się przyznawać, nawet wtedy, kiedy policja stwierdzi, że tylko wtedy, kiedy się przyznasz, to wniosek o tymczasowe aresztowanie nie zostanie wniesiony. To są bardzo cenne informacje i dlatego organom ścigania zależy na tym, żeby przesłuchania dokonać jak najszybciej. No i to jest kolejny problem, na który adwokaci zwracają uwagę, że jedna rzecz to jest ta rozmowa, natomiast potem to jest jeszcze kwestia obecności podczas przesłuchania na przykład. No i znowu, jeżeli miałoby trwać 10 godzin, 5 albo nawet 3 godziny, miałby upłynąć od czasu, kiedy ta rozmowa telefoniczna została, powiedzmy, nawiązana, do czasu, kiedy ten adwokat lub radca prawny mógłby się pojawić na komisariacie na przykład i być obecny podczas przesłuchania, to jest argument za tym, żeby przesłuchania dokonać natychmiast. No i z tym jest związane kolejne prawo. Prawo do obecności obrońcy już podczas tego przesłuchania w charakterze podejrzanego. No i to jest znowu kolejny element, na który zwraca się uwagę. Już teraz nie odnoszę się do tego raportu, ale do wystąpienia Generalnego Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra Sprawiedliwości, który zwraca uwagę na to, że pewne obowiązki, które nawet z prawa unijnego wynikają, nie zostały w polskim porządku prawnym zaimplementowane. Mhm. Jeśli chodzi o sytuację zatrzymanego, to ma on prawo do ustanowienia obrońcy w momencie, kiedy jest podejrzanym. Obrońcę można ustanowić wtedy, kiedy stałem się już formalnie podejrzanym. Natomiast może być taka sytuacja, że służby grają na czas? Taka sytuacja nawet sobie status świadka po prostu. Tak, to nawet było kanwą do wydania przez Sąd Najwyższy swego czasu takiego bardzo istotnego z punktu widzenia interesów takich właśnie osób rozstrzygnięcia, no bo gra na czas może polegać na tym, że już abstrahując od przypadku zatrzymania, że przesłuchują organy ścigania, prokurator, policja, przesłuchują tę samą osobę w charakterze świadka po raz kolejny i kolejny i kolejny, pouczając o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Taka osoba tak materialnie, czy rzeczywiście jest już podejrzanym, natomiast nie stała się podejrzanym formalnie. Jeszcze tego nie usłyszała. Nie usłyszała. Gdyby usłyszała, to organy ścigania, czy przesłuchania,